po dzisiejszym etapie. Opowiedz o tej ostatnim podjeździe. Zaatakowałeś tylko raz. Tak, zaatakowałem raz, bo Andy przejął jakby prowadzenie, ciężar prowadzenia na całym podjeździe. Zwycięstwo etapowe miało dla mnie drugorzędne znaczenie. Ja myślę o klasyfikacji generalnej, więc po prostu trzymałem się na jego kole. Cały czas starałem się zmienić rytm. W pewnym momencie on zaatakował, żeby powiedzieć mi, pokazać mi, spójrz, wciąż tu jestem, przestań się ze mną tak bawić. Zrobił tak dlatego, że ja właśnie próbowałem jakiś zmian rytmu, ale to była moja ostatnia szansa, cóż miałem robić. Nogi bardzo mnie dziś bolały, ale wygrałem etap i jestem szczęśliwy. No, w tym geście szczęścia było też trochę goryczy, a to prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, który gratulował na mecie Contadorowi. Powiedzmy, że zrobiłem kolejny ważny krok na drodze do zwycięstwa. Powiększyliśmy przewagę nad pozostałymi rywalami. Potrafiłem utrzymać Andy'ego pod kontrolą przez cały tak trudny podjazd. To naprawdę był poważny krok. Powiedzieli, że będziesz próbował wygrać Tour de France i powiedzieli, że ten, kto założy dziś żółtą koszulkę na Tourmaleten, będzie zwycięzcą w Paryżu. Podtrzymujesz to zdanie? Nie, zmieniłem zdanie. Teraz powiem, że zwycięzcą będzie ten, kto wygra czasówkę. No cóż, wszystko jest ciągle możliwe. Ja będę walczył. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że nie do końca nie zrezygnuję z walki. Jestem przekonany, że Alberto Contador jest dobry w jeździe na czas, ale musi być szybki. Mam nadzieję, że jeszcze się trochę poprawił, bo ja będę także bardzo dobry na tym etapie. Pracowałem nad tym długo. Będę szybki. 8 sekund to naprawdę jest tyle, co nic. Wciąż mam motywację i dużą wiarę w zwycięstwo w tegorocznym wyścigu. Zapowiada się więc walka do samego końca, a przynajmniej do sobotniej czasówki. O czym rozmawialiście? No, to była rozmowa pomiędzy dwójką przyjaciół.